Where am I? Is the usual question. In your case, when might be more apt? Very well, you old snake. If you'd prefer I use my bare hands. Well, this is completely unexpected. This orb disables our vampire enemies, leaving them helpless and incapacitated. Strangely, it seems to have the same effect on that peculiar weapon of yours. But you must believe me. I mean you no harm. You can drop the benevolent facade, Mobius. I know who and what you are. I should kill you where you stand. Perhaps you should, my boy. But you don't. Are you so certain of that, Mobius? My role as Time Guardian affords me a certain level of omniscience, Raziel. No, you don't kill me. That honor belongs to your maker, Cain, some 30 years from now. Ah, you two are a pair. You're just as fatalistic as he is. Death comes for us all, Raziel. It's just a matter of time. How is it that you know my name? We have never met. On the contrary, Raziel, I know you very well. And it grieves me to see how cruelly Cain has used you. I knew you when you were one of the Seraphim Brotherhood, Raziel. We were even close. Oh, please. Fortunately, you need not love me now to be my ally. Are we within the stronghold of the Seraphim Priesthood? Yes. But the glorious days of the Seraphim have long since passed, I'm afraid. This is a more cynical and indecorous age. My mercenary army now inhabits this stronghold. We strive to honor the memory of the Seraphim with our own humble crusade. Is this the Vampire Vorador? Yes. The scourge of the Circle. The most depraved and decadent example of his whole degenerate race. He slaughtered 6 of my fellow Guardians as they cowered defenseless in this room. And you somehow survived this massacre? I and 2 others. The Circle was devastated. Only we 3 were spared. How convenient. You'll forgive me if I don't naively devour every scrap of information you toss me. You have a reputation for deceit. And who has slandered me so? Your malefactor, Cain? The one who betrayed and destroyed you? Our common enemy? Consider the source before you judge me too harshly. We'll forget about rekindling our old friendship then. But consider an alliance based on our common ground. We both want Cain dead. I can help you do it. You don't want to meddle in this, old man. I know all about your sordid little schemes, but you're simply out of your depth on this one. You underestimate me, Raziel. Let me show you. Even now, Cain is lying in wait for you, unaware that I've snatched you out of the time stream and brought you here to me. See how he lingers at the very pillars he is destined to destroy. Foolishly confident that he has eluded your grasp. The pillars are still standing in this time. Yes, Raziel. They are the embodiment of the divine force which preserves the life of our world. We who serve the pillars maintain their delicate balance, and Cain is destined to be the fulcrum upon which that balance turns. I believe you have already endured the wasteland wrought by his terrible, selfish decision. Cain's very existence is a cancer upon this world. As long as he lives, all of Nosgoth is in peril. You may never again be human, Raziel. But you can re-embrace the essence of your humanity and the nobility of your Seraphim heritage. Go to him, Raziel, and end this. But first, you will need to find your way out of the stronghold, and in this, I'm afraid I cannot help you.
My soldiers will not understand your appearance here. They will try to kill you. You needn't fear them, of course. They're no match for you. Try to keep the casualties to a minimum. But do what you have to do. All great movements require a few martyrs. Alone now, I surveyed my surroundings and noticed a second time-streaming chamber, its entrance identical to the first, but with one distinction. That crystal was significant, but how, I had not yet discovered. Siemanko, z tej strony GB95 i witam w pierwszym odcinku Legacy of Kain Story w dwójce. Dwójka, pa. No i cóż, my od razu pewnie zabierzemy się do roboty. Napisy postarałem się, znaczy teksty starałem się przetłumaczyć, wrzucić napisy. Ewentualnie też widziałem gdzieś dostępne same napisy. Znaczy już przetłumaczone teksty, o co chodzi. Więc może akurat sobie z tego skorzystam. Ale w międzyczasie... Dobra, zdawanie się troszkę zmieniło w stosunku do poprzedniej gry, ale to nic. Znaczy do poprzedniej wersji gry. X jest akcją. Przy okazji atakiem lekkim. A na C mam atak ciężki. Dobra, gdyby się tu wybrać. Tam. A więc tak, zaczynamy nową seryjkę. Trochę było gadania na początku. Troszkę sobie pogadali. Pięknie. Skoro było gadanie na początku, ale jeszcze zanim przyszło do gadania, to była masa załatwienia, żeby ta gra działała niestety. Problemów było dużo. Ładne. Fajna mechanika. Czy może tak, problemów nie tyle, czy to było dużo w samej w sobie. A autofest jest shift, a sprawdzenie jest ten. Znaczy odwrotnie. Kontrol jest odwrócenie się do przeciwnika, a na shift jest zwrócenie kamery. Dobrze wiedzieć. Wracając do tematu, nie schodząc wreszcie. Gra ma problem na nowszych systemach. Wliczając to właściwie Windowsa 10. I ciężko jest sprawdzić, żeby się odpaliła. Więc trzeba było kombinować. Trochę pokombinowałem, gdzie zaczęła się odpalać, ale co któryś raz dopiero. Więc trzeba było kombinować dalej. Co ma się tam? Co za... Wszystkiemu by będę ścinał, może być. No, także gra miała problemy. Udało się zrobić, żeby co któryś raz się odpalała, no ale było to bardzo losowe. Sądziłem, że przy jakichś zmianach w trybie zgodności, że zrobiłem zmiany w trybie zgodności i dopiero zaczynało działać. No i kilka razy się to tak zdarzyło, myślę, że tak to działa. Puszczałem nagrywanie do sprawdzenia. And my life as a Sarafan priest. This was the heritage so foully stolen from me when Cain raided my sacred crypt and defiled me. Okay.
O czym to ja? A, Hegel się odpala co któryś tam raz, ale jak puszczałem nagrywanie, w ogóle nie przechodziło nawet do pierwszego filmiku, który swoją drogą w ogóle nie przedstawiał do końca dokładnie tego, co się działo rzeczywiście w trakcie rozgrywki i kończenia poprzedniej części. No ale... pi. Ja się do tego momentu w ogóle nie odpalała, co z tobą utykało na głównym menu i nie można było zrobić nic dalej. I trzeba było kombinować właśnie z tym, co trzeba zrobić. Nie mogłem przez długi, długi czas dojść właśnie do jakiegokolwiek rozwiązania. I dopiero po czasie natknąłem się na w końcu na sposób taki całkowicie pewny, działający. If that orb was as debilitating to vampires as it was to the blade, it gave Mobius a powerful advantage over his enemies. I finally understood how Mobius's crusade could decimate the vampires so successfully. If he could immobilize his enemies, they were at his mercy. But why, I wondered, would the staff have any effect on the Reaver? O, wreszcie można jakoś po ludzku zabijać. O, ale zabiłem. No i trafiłem na takie pewne rozwiązanie, które jak widać pomaga i gra rzeczywiście chodzi. I sposobem było wgranie konkretnego pliku DLL biblioteki Windowsowej, a dokładniej odpowiedzialnej za przekształcanie grafiki, to jest Directa, w wersji 8 do, z wersji 8 do wersji 9, czy odwrotnie, w jakiś ten sposób. Także po prostu znów się na starszą, o. I musi przekładać po prostu sobie grafikę z wersji, właśnie tak między wersjami. I stąd były problemy. To nigdzie tego nie było, czy tam było źle wykonywane. No i ściągnąłem do game plik, wrzuciłem do systemu z grą. I jak widać póki co, wszystko fajnie śmiga. Więc dla potrzebujących wrzucę mniej więcej jaki plik trzeba dograć. Bo niestety, ale rozwiązań z problemem jest mało. Ja sam natrafiłem na właśnie to jedno i tak musiałem chwilkę się pobawić, żeby je odnaleźć. As I neared the stronghold's inner sanctum, a strange sensation crept over me. An indescribable feeling of displacement, a sense of vertigo, as reality itself appeared to warp and bend around me. The disturbance seemed to emanate from the sanctuary's furthest chapel. As I cautiously approached, the sense of dislocation intensified with each step. So this was the tomb of the beloved King William the Just, beatified here as the martyr and catalyst of Mobius's crusade. I was reminded of Cain's journey as a fledgling vampire, how Mobius coerced him to travel back in history and assassinate William. Thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth. And here I discovered the source of the displacement. The Soul Reaver itself, laid out like a holy relic, and broken, apparently in the battle between William and Cain. I had not thought such a thing was possible. Until, of course, Cain shot me. Tried to strike me down. Thus the captive spirit inhabiting the Reaver was released, and binding itself to me, became my symbiotic weapon,
And so the Reaver met its former self, still imprisoned in this corporeal shell. I watched, mesmerized, as the Wraith blade uncoiled itself and snaked down the length of the physical blade. Embracing its twin, its mirror self, the Reaver's long dormant spirit was now fully aroused. And for the first time, I felt the true presence of this other entity, willful, ravenous, and deranged from thousands of years of imprisonment. The Reaver was now in command, and I, now merely its helpless host, felt my soul being leeched to restore the blade. But the Reaver knew better than to destroy its host, and just as I neared the brink of oblivion, the blade released its hold on me. As I recovered, I realized we were now bound together in a fragile alliance. The Reaver no longer merely my symbiotic weapon, but a sentient parasite competing for control. Okay. What have you done to me, Mobius? Is this your trap? How mine? Don't forget it was Cain who led you here, not I. While you curse me, the only soul in Nosgoth ready to guide and assist along, Quincy. Cain laughs at our folly and revels in your dismay. These blades, now coiled in sinister embrace, have inspired terror in the hearts of creatures far more durable than you, old man. Bound together as they are, I can only imagine what they could do to your soul's fragile shell. Graziel, I beg you to stay your hand. This was none of my doing. I have sought only to aid you in your righteous quest. Why, you're trembling, Mobius. Has your confidence abandoned you? You seem to have made a fatal error by leaving your precious staff behind. Is that where all your courage comes from? Listen to me, Raziel. You don't know what you're doing. I have taken an enormous risk by appearing here before you, so defenseless, yet eager to prove my good intentions. If there's anything left of the Seraphim in you, you won't do this. While you threaten me, your true enemy eludes you. Don't concern yourself with Cain, old man. He'll join you in hell soon enough. As you said, death comes for us all. Yes. The wheel of fate demands it. What did you say? The wheel of fate. The inexorable cycle of death and rebirth to which all men are compelled. We serve the same God, Raziel. To strike me down would be striking God's own attendant. And I don't believe even you would take that risk. I tire of your games, Mobius. Now that I know you fear me, I needn't concern myself with you. Cain is waiting for me. Go then, Raziel. Seek Cain out and destroy him in the name of the one God we both serve. You, who were once a Seraphim priest, murdered, profaned, destroyed, and reborn again from his mercy. You are now most powerfully equipped to be his agent. His instrument of restoration and retribution. My own vengeance is motivation enough. Przynajmniej grafika się przestała trząść. By my soul, you almost had me, my little blue assassin. But that'll be the one and only chance you get. I assure you of that. I could now summon the blade at will, regardless of my strength. But once summoned, the blade's ravenous appetite could not be contained. It devoured the souls of its victims, and if I allowed it to become over-aroused, the Reaver would now turn its hunger on me. Taki, taki. Czyli ja się go przywołuję. Dobra, przywołany. Cześć, stąd przyszedłem, to mam iść, tak? A tu co jest? Nie.
Dobra, także link do pliku, czy sama nazwa pliku zobaczymy, będzie w opisie. Do pliku, który pomaga z problemami. Nie do końca rozumiem, jak to działa, ale chcę sprawdzić. Ten odcinek będzie oczywiście krótszy, tak jak reszta odcinków z pozostałych serii. Jak wyrzucić broń? A czy nie będzie krótszy, tak jak reszta serii, które obecnie nagrywałem? Z tego właściwie samego powodu, co cała reszta. Czyli, że gdyby coś mi się spieprzyło, żeby nagrywać, żeby poprawiać ten krótszy czas, a nie dłuższy. Chociaż no sądzę, że wszystko powinno być tym razem już w porządku. Ale w razie warto być na to przygotowany, mieć to w pamięci, że coś może się dziać niestety z tą grą. Chyba głównie z racji jej wieku. Aż też tu chodzi. Zdecydowanie ten system działa lepiej niż działał. Nawet dodatkowo jest mapa. Jest to też fajnie. Chociaż mogłoby troszeczkę więcej wyjaśniać. Bo tak jak to się dzieje teraz, to właściwie niewiele mi mówi. I tak nie idzie. Ale do tej pory w poprzednich wersjach zazwyczaj było udaj się na wschód od tego lub od tamtego, albo stąd do tamtąd czy coś. Więc tutaj no przynajmniej będę wiedział, w którą stronę w końcu mam wschód, w którą mam zachód i inne strony świata, dzięki kompasowi. Dlatego graficznie wygląda, że gra wygląda moim zdaniem lepiej niż poprzednia wersja. No wypadałoby, bo jednak gry dzieli tam kilka lat różnicy. Tędy nie przejdę. Tędy przyszedłem. Oczywiście zaczyna się znowu krążenie w tej grze, znowu będzie to wyglądało tak jak zawsze, że muszę połazić, poszwędać się, odnaleźć cel, jak znajdę cel, to dopiero coś tam będziemy przechodzić. No ale poradzimy sobie. Można nagrywać ile wlezie. O, bym rozdzieliłem. Gdzie jest więcej przeciwników? Muszę nadawać więcej paska. Jeden chyba gdzieś tu był. Ładnie, ładnie, ale chyba się skończyli. A nie, tu jeszcze chyba by była. Nikogo. A sobie nie naoduję paskę. Nie zobaczę, co się stanie.
Dobra, tamte miejsce mamy sprawdzone, przynajmniej tak teoretycznie. A tu nie mogę przejść. Tam sent me, dobra. Tego czy ja będę mógł przejść jeszcze? Mogę. Czyli sobie, czyli tu i tu. So this was the legendary Janos Ordrin. Reputed to have been the most ancient and diabolical vampire to have ever existed. According to folklore, he lived high in the cliffs of Nosgoth's northern mountains and preyed mercilessly on the defenseless villages below. His reign of terror ended when the Sarathan finally hunted him down and tore his throbbing heart from his still living body. This relic came to be known as the Heart of Darkness, and was supposedly imbued with the power to restore vampiric unlife. The Sarathan therefore guarded it carefully, lest the heart fall into the hands of their enemies. But I wondered, could Janos Ordrin truly have been as monstrous as depicted here? Or was this merely artistic license by the Sarathan, who sought to lionize themselves by demonizing their darkest enemy? Ciekawe, że Raziel tak bardzo zaczyna zmieniać swoje zdanie na temat Sarafenów. Najpierw, że Sarafeni typowo dobrzy, a teraz się zaczyna, powiedzmy, że obawiać tego. Czy Sarafenowie przypadkiem nie przekłamywali historii o wampirach? Sporo w tym odcinku na razie cutscenek. Strange how my history came full circle. This chapel, I realized, was a memorial to my former Sarathan brethren and myself. Oh. All of us martyred here. And then so cruelly profaned by Cain when he imposed his gift on our noble corpses. For the first time, I beheld the image of my Sarathan self, memorialized here among my fallen comrades. It tortured me to see how noble and pure I had been, and what a vile phantasm I had become, and a profound sense of injury, of loss and betrayal, welled up in me, so overwhelming I could barely contain it. All I wanted at this moment was to find Cain and destroy him. I tak to powiedziałeś sam. Ale najpierw trochę strażników. Kurczę. Spoko jest nasz niszczyciel dusz, ale z drugiej strony nie mogę sobie później pododawać hapsów. Więc nie będę wykorzystywał go za często chyba. Dobra, czyli tu mamy jednego z braci, to był Zephon, tak? Zephon, jak dobrze pamiętam, w poprzedniej serii był tym od pająku. Tu jest Raziel, czy nie my? Tu jest Turel, którego nie poznaliśmy. Z tego co się orientuję, podobno został wycięty z gry. Właśnie miało być ich więcej, bo tych braci. A wiecie, jak trzeba. Rahab to był ten pływający, co nawet pasuje tutaj do jego zbroi i tak dalej. W tym zatopionym mieście. Melchiach, czyli ten całkiem pierwszy, co zamienił się w taką bestię. Jibby. Duma. Duma był... Aha, tym najpotężniejszym wojownikiem. Z tym rzeczywiście był problem, żeby go pokonać. No bo sposób, tam był konkretny sposób potrzebny na zrobienie tego. Dobra. Braci mamy przejrzanych. Muszę się dostać na górę. Z tym, że oczywiście jeden problem, nie wiem, kto tędy przyszedłem.
chyba nie tędy. No, czyli tędy mamy. Czyli wszystko się zgadza, wszystko pasuje. Stuku, 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 stuku. Nie ma dużo tych schodów. Ale muszę zrobić drobną zmiankę w ustawieniach sterowania jeszcze. Bo odwracanie kamery jest zrobione w okropny sposób. A można to zrobić bardziej z głową. To prawda, można grać na myszce. Tutaj już ta myszka w sterowaniu jest uwzględniona, niby wyszło. Ale tak jak próbowałem, no to na myszce mam jedynie dostępne ataki. Czyli brakuje jeszcze pożarcia duszy, celowań, niecelowań. Więc i tak musiałbym albo walczyć na myszce i łapać się za klawiaturę, później żeby coś przemać. Abundant life and vitality, and I knew with certainty then that the world I had left behind was nothing more than the corpse of Nosgoth, a lifeless husk bled dry by the corruption of Cain's parasitic empire. This was the fragile world Cain sacrificed to preserve his own petty life and ambition, heedless of the profound cost. The sight only deepened my resolve. I sensed that the pillars lay to the northwest. If Cain truly waited to confront me there, I would not disappoint him. Northwest. Północny zachód. Tylko teoretycznie to jest tu. Tam. No dobra. Można sobie popływać. A mi się chapsy kończą. Nie wiem, czy się topiłem. As I passed this arcane landmark, a wisp of the Reaver's energy was drawn into the ring, illuminating it. This created a beacon of sorts in the spirit world. If ever I found myself depleted in the spectral realm, and my soul tossed on the ethereal winds, these beacons would draw me back to safety and restore me. O tym czytałem. Tutaj już jest jeden zapis, który służy do tego, żeby mnie po prostu wczytać w tym miejscu, w którym zaczynam. A drugi zapis, żeby mnie przenieść chyba. Tak myślę, jak to było. I tu jeśli zginę, to cofam ja aż do tego momentu. Też na tej zasadzie. Jak na pierwszy odcinek, to będzie wszystko. Jak wspominałem, chciałbym, żeby to był po prostu troszkę krótszy, żeby coś się spieprzyło, żebym mógł sobie przejść to ponownie i na spokojnie. I żeby mi to nie zajęło za dużo czasu, również przy obróbce. Następne odcinki już będę się starał robić troszkę dłuższe, chyba że ta forma takich krótszych troszeczkę lepiej mi z jakiegoś powodu w końcu zacznie wychodzić. Czy jakieś lepsze ścinanie i powiedzmy te półgodzinne odcinki będą miały wystarczającą zawartość, żeby to mógł być taki pełnoprawny, pełen odcinek, a nie po prostu zwykłe szwędanie się i nudzenie. I dla mnie i dla was. Ewentualnie ja będę coś robił przez godzinę, a wy nie będziecie wiedzieć, co ja zrobiłem między częściami, bo najpierw jestem w lokacji A, a później jestem w lokacji G. I od A do G jeszcze kilka lokacji minąłem, nie wiadomo. Ale to się okaże, na razie to było proste. Proste pochodzenie, poglądzenie, zapoznanie się troszkę ze sterowaniem jednak z powrotem. W sumie z nowym sterowaniem. A wejrzenie świata raczej będzie ciekawszy niż ten, który był. Wygląda zdecydowanie ładniej. A później tam idziemy. A zapisik jakiś tam jest. A psy mi lecą. Cały czas. Okej. W takim razie, dzięki za oglądanie odcinka.
zapraszam do następnej, albo z tej serii, albo z Dead Space. Ewentualnie z tych drobniutkich seriek. No i właściwie to chyba będzie wszystko. Miłego dzionka i na razie.